chwila przerwy, odzwiedzania. A czy plan jest dość prosty? To jest rosyjskie piwo. To jest lokalny trunek o pojemności 60. Jakby ktoś nie widział. A to jest nalewka cytrynowa. Dzień dobry. Sobota. Co nie, Ula? Jedziemy dzisiaj w dość wyjątkowe miejsce. Tak robimy rodzinną wycieczkę. I jedziemy do najpiękniejszego miejsca w Polsce. I nie jest to Wrocław, nie jest to Sopot, nie jest to Suwalszczyzna. Nie, nie, nie. Jest takie wyjątkowe miejsce. Nie powiemy, gdzie dojechaliśmy, ale dojechaliśmy. Czekamy teraz na właściciela domu, od którego wynajmiemy dom, jego dom. Więc dzisiaj śpimy tutaj. Więc jesteśmy na miejscu i zanim pójdziemy tam, gdzie mamy iść, to pozwól, że cię prowadzę po naszym, nie wiem jak to nazwać, domu? Domu. Pokój numer 1. Pokój numer 2. Łazienka z największym prysznicem, jaki widziałem w życiu swoim krótkim. Kuchnia, a tu jest taki ptak. No i najważniejsza część, czyli salonik. Mamy też taki salonik. Nie wiem, czy to można nazwać salonik. To wygląda tak. Tu jest samogonka, tu jest coś. A tu jest kominek, który może rozpalimy, może nie. A to jest Ewelinka i Ula, ale to ze mną przyjechały, a nie to. Huśtawka z Piotrkiem. Plus atrakcje związane z otoczeniem. Tak więc całkiem przyjemnie. Walizka kafe. Dotarliśmy. Jesteśmy dzisiaj w jednym z miejsc z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jeżeli się jeszcze nie domyśliłeś, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w Białowieskim Parku Narodowym. Dziedzictwo ludzkości, World Heritage, UNESCO od 1979 roku. A my jesteśmy w Białowieży. Więc Białowieża i Białowieski Park Narodowy jest jednym z moich ulubionych, albo nawet najbardziej ulubionych miejsc w Polsce. Z dwóch powodów. Po pierwsze, byliśmy tutaj już dwa razy i zawsze było fajnie. I raz byliśmy, gdy jeszcze byliśmy z moją żoną narzeczeństwem, a może przed? Jak to było? Coś w tym stylu. A drugi raz byliśmy, gdy Piotr był jeszcze mały. I było naprawdę cudownie, więc dużo dobrych wspomnień. Po drugie, spełnia to miejsce dwa moje wymagania co do najciekawszych miejsc w moim życiu. Po pierwsze, cisza. Po drugie, ilość ludzi. Więc w całej Białowieży, tak samo jak w Białowieskim Parku Narodowym, nie ma zbyt dużo ludzi, więc jest cudownie. Więc tu jest muzeum przyrodniczo-leśne. Natomiast jest bardzo fajne, byliśmy w nim dwa razy. Cudowne jest, natomiast my dzisiaj nie mamy na to zbyt dużo czasu, ponieważ całą większość dnia chcemy poświęcić na te miejsce. Najwspanialsza rzecz w okolicy Białowieży to cisza.
wiatr, poza tym, że ptaszki ćwierkają i dzięcioły stukają i te mrówki tak głośno chodzą. Poza tym jest cicho. Czas na obiad. I obiad dzisiaj zjemy w restauracji Stoczek. I w ogóle to jest jedno z najfajniejszych miejsc, w jakich byliśmy, bo kiedyś jak byliśmy w Białowieży, to spaliśmy w tym domku. I jest naprawdę urokliwy. A restauracja jest jedno z lepszych, jaką jadłem kiedykolwiek. Więc jak będziesz w Białowieży, polecam. Stoczek 1929. Pyszne jedzenie, wspaniała obsługa. Oje. Jesteśmy teraz w dość ciekawym miejscu, Białowieża Towarowa. Tutaj była dawniej stacja kolejowa, a to był kiedyś taki dworzec, gdzie można było skupić bilet albo odpocząć. Natomiast teraz to zostało przerobione na takie część zabytkową, a tu jest restauracja carska. Restauracja się ogólnie, bo jest słaba, jedzenie słabe. Natomiast jest tutaj bardzo ciekawa rzecz, którą muszę ci pokazać. Otóż znajdują się tutaj odrestaurowane pociągi, które na przykład widać tutaj. Bardzo ładne. I ten nie jest tylko taki zabytkowy do oglądania. Natomiast są dwa takie dość ciekawe miejsca. Po pierwsze, tamten pociąg i tam się mieści, uwaga, uwaga, hotel. Można sobie wynająć kabinkę w tamtym pociągu i sobie spać. Ale również dla tych, co nie lubią spać w pociągu, można spać w takiej wieży. I można spać sobie tutaj na parterze, albo tam na samej górze. Wstęp tylko dla gości hotelowych. Chwila przerwy od zwiedzania, a czy plan jest dość prosty. To jest rosyjskie piwo. To jest lokalny trunek o pojemności 60. Jakby ktoś nie widział. A to jest nalewka cytrynowa. Dobranoc. Oczywiście jeszcze nie będę spożywał alkoholu, bo jeszcze mam wideo do zrobienia, które będziesz oglądał dzisiaj albo jutro, mam nadzieję, albo nie, oglądasz, które właśnie oglądasz. A ja próbuję rozpalić kominek, chociaż dość słabo mi to idzie. Pierwszy kominek w moim życiu. Czas na wieczorne ognisko. A jak? Zdradzę ci sekret dzisiaj. Sekretem jest ulubiona piosenka ogniskowa Piotra. A ta piosenka to... Pana wolę tańczą, 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 tańczą. Tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, 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 tańczą. Tańczą, tańczą, tańczą parabole. Parabole tańczą, 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 tańczą. Tańczą, tańczą, tańczą parabole. Nie ma nic lepszego niż kiełbasa z ogniska z ketchupem za złoty 90 i musztardą za 2,20. I ruskim piwem. Rosyjskim. Przepraszam, rosyjskim. Więc dzień już się powoli kończy. Część ogląda jeszcze bajkę na dobranoc. Część siedzi sobie w fotelu i patrzy na kominek. Całkiem zacna ta białowieska cytrynówka. Dobranoc. A, jutro odcinek setny. Bo dzisiaj jest odcinek 99. Twoje zdrowie.